Dzień dobry, witam Was na naszym pierwszym live'ie. Jako, że mamy taki czas zaraz przed maturą, to mam takie cztery live'y dla naszych typowo maturzystów, ale nie tylko. Na dzisiejszym live'ie robimy sobie wspólnie zadania z pierwszej części książki, czyli z komórki, z bakterii, z wirusów, z grzybów, z roślin, ze zwierząt. Za tydzień będziemy robić z książki numer 2, czyli z metabolizmu i z anatomii, a następnie będziemy robić z książki numer 3, czyli genetyka, biotechnologia, ekologia, ewolucja oraz na sam koniec będzie czwarty live, gdzie rozwiążemy sobie wspólnie cały arkusz maturalny, także zapraszam do oglądania. Więc jeszcze raz zacznijmy sobie od tego naszego pierwszego zadania. Tutaj zadanie takie z tkanek zwierzęcych. I jeszcze raz sobie to przeczytajmy, jeżeli teraz możemy wszyscy to już zobaczyć. Fibroblasty to wrzecionowate komórki tkanki łącznej, zachowujące zdolność do podziałów mitotycznych. Mogą z nich powstawać inne typy komórek tkanki łącznej. Jeden z takich szlaków przemian przedstawiono na schemacie. No i tutaj mamy tego naszego fibroblasta. Tutaj on się przekształcił, zobaczcie, w krople tłuszczu i tu są komórki tłuszczowe. I trzeba teraz ocenić, czy prawdziwe jest stwierdzenie, że liczba komórek tłuszczowych u dorosłego człowieka jest stała. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając właściwości fibroblastu. I teraz zauważcie, co nam tutaj dali. Dali nam tutaj fragment tekstu, nieduży, bo nieduży ten fragment, ale jest, oraz dali obrazek. I my musimy czerpać ze wszystkich możliwości, które tutaj nam dają. To jest też dla nas bardzo ważne. To są bardzo fajne informacje, z których możemy dużo uzyskać już takich jakichś nakierowań czasami. Czasami to są już wprost odpowiedzi, które ktoś nam daje obrazkiem albo tekstem, a czasami to są takie drogi nakierowania, w którą stronę tej odpowiedzi iść. Po to to jest. Dlatego też bardzo ważne jest posiadanie jakiegoś ołówka ze sobą na tej maturze, śmiało sobie podkreślać, z boku coś tam napisać. Mamy też brudnopis, wszystkie te rzeczy są jak najbardziej dozwolone i szczególnie dla osób, którzy mają pamięć wzrokową, to się ultra przydaje. I zobaczcie, oni nam tutaj pytają, żeby potwierdzić albo zaprzeczyć, czyli powiedzieć, czy to jest prawda, czy fałsz, że liczba komórek tłuszczowych u dorosłego człowieka jest stała. No to oczywiście można by sobie teraz tak wziąć to na bardzo chłopski rozum i postawić koło siebie inne osoby. No i wiemy, że każdy z nas, jeżeli chodzi o ilość tłuszczu w sobie, może mieć go mniej, może mieć go więcej. Zobaczcie na sam fakt otyłości. Otyłość, która jest chorobą, która powoduje kolejne oczywiście choroby, ale to jest zwiększona tkanka tłuszczowa. Więc tutaj by nam się coś nie podobało, że w ogóle, że byłaby to stała, ale oczywiście to by był brzydki argument. Trzeba by było to uargumentować tym, co nam dali. A zobaczcie, co oni nam dali. Powiedzieli, że fibroblasty zachowują zdolność do podziałów mitotycznych i dodatkowo z nich mogą powstawać inne typy komórek. Czyli nasz fibroblast ma możliwość różnicowania się. To jest bardzo ładny wyraz w biologii, że komórka ma zdolność różnicowania się. Czyli jeżeli mamy jakąś komórkę, to ta komórka może się przekształcać w różne komórki w zależności od potrzeby organizmu. I tutaj tak jest, czyli nasz fibroblast może między innymi przekształcić się w komórkę tłuszczową, ale nie musi, on może, bo z niego również mogą powstawać inne typy komórek tkanki łącznej. I co jest ważne w odpowiedzi w takim zadaniu? Po pierwsze, że to zdanie jest fałszywe. My musimy o tym powiedzieć, musimy to wskazać, że to zdanie jest nieprawdziwe, fałszywe, ponieważ oni nam powiedzieli, oceń, czy prawdziwe jest stwierdzenie. Czyli po pierwsze dajmy ocenę, czy to jest prawdziwe, czy fałszywe. A po drugie, mamy odpowiedź uzasadnić, no i oczywiście mamy się odnosić do tych właściwości fibroblastów. Czyli uzasadniamy w ten sposób, że to jest niewłaściwe, nieprawidłowe stwierdzenie, ponieważ nasz fibroblast ma możliwość do różnicowania się. Ale co jest ważne? Jeżeli ktoś powie, że ma możliwość do podziałów, to nam w klucz nie wejdzie. Dlaczego? No bo podział to znaczy, że mamy coraz większą liczbę komórek. I to nie świadczy o tym, jakie to są komórki. Bo same podziały mitotyczne nie mówią o tym, na jaki rodzaj komórki coś się przekształca. To, że ta komórka ma możliwość różnicowania się, czyli u jednego będzie taką, a u innego będzie inną komórką, świadczy o tym, że u każdego z nas ta liczba tych komórek będzie od siebie inna, bo jest to troszeczkę losowa sytuacja. I zobaczcie, tak powinna ta odpowiedź wyglądać, że nie jest prawdziwe, czyli na początek robię ocenę tego zadania, ponieważ fibroblasty są komórkami zachowującymi zdolność do podziałów mitotycznych i mogą różnicować się w kolejne komórki tkanki tłuszczowej. Gdybym napisała, że tylko są zdolne do podziałów mitotycznych, to nic mi to nie mówi, bo nasze ciało też jest zdolne, wszystkie komórki tutaj, które mamy, do podziałów mitotycznych
I to wcale nie wskazuje na to, że one mogą się na coś innego różnicować. Tutaj trzeba wskazać tą ciągłość, że zarówno podziały, jak i zróżnicowali. Gdybyście w takiej odpowiedzi tylko zwrócili uwagę na to, że mogą się różnicować, też w porządku. Bo to pokazuje, że zauważyliście, że ta jedna komórka może się przemieniać w różne, przez co jest różna ilość naszych organizmów. Gdybyście tutaj zwrócili uwagę tylko na fakt, że są podziały mitotyczne, to nam już w klucz nie wejdzie, bo to nie świadczy o tym, że jest różna liczba komórek tłuszczowych. Więc to jest zadanie za jeden punkt, jak większość na maturze, na którym można sobie ten punkt stracić w takiej sytuacji, gdy zbyt szybko próbujemy na nią odpowiedzieć. Natomiast warto, słuchajcie, zawsze, to jest duży stres. Nawet jak się stresujemy przed maturą, to otrzymując ten arkusz, poziom tego stresu na pewno u nas się podnosi, więc warto tym ołówkiem sobie podkreślać te zdania, żeby znaleźć te cechy charakterystyczne. Zaraz będziemy to jeszcze dalej ćwiczyć. O, i tutaj jest ta nasza uwaga właśnie, że zobaczcie, jeżeli CKE, jeżeli do tego pytania odniosło się w taki sposób, że nie uznaje się odpowiedzi niepełnych, czyli takich, że ktoś powiedział, że fałszywe, ponieważ fibroblasty mogą się dzielić mitotycznie, to jeszcze o niczym nie świadczy. Czyli my musimy tutaj wspomnieć o tym, że one są w stanie się różnicować. Sam fakt możliwości podziałów nie świadczy o tym, ile tych komórek jakościowo będzie. I teraz na przekór tkanki roślinne, była zwierzęca, więc roślinna. I tutaj mamy miękkierz powietrzny, zwany arenchymą, występuje u roślin wodnych i roślin żyjących na siedliskach podmokłych. Pełni on głównie funkcję tkanki przewietrzającej. Tutaj na zdjęciu mamy przedstawioną arenchymę, skłącza tartaku i mamy dwa pytania. Po pierwsze, żeby podać jedną widoczną na zdjęciu cechę budowy arenchymy, która różni tę tkankę od innych typów tkanki miękiszowej i jest przystosowaniem do pełnienia funkcji przewietrzającej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tkanki miękiszowe, to my w ogóle uważamy, że to są takie tkanki taki a la magazyn. One różne rzeczy magazynują. Albo jest to po prostu przestrzeń wypełniająca, taka podstawowy miękisz, który wypełnia przestrzenie wolne u roślin. Albo jest to jakiś magazyn wody, albo substancji odżywczych, albo jest to właśnie właściwie, może nie tyle sam magazyn, ale troszeczkę też takich gazów po prostu. To nasza arenchyma, czyli miękisz powietrzny, to jest magazyn z powietrzem. Więc jeżeli patrzymy sobie tutaj na to zdjęcie, to zobaczcie, że taką cechą tutaj widoczną tej tkanki miękiszowej są te przestrzenie. One są bardzo duże, one są wypełnione powietrzem. Takich przestrzeni aż dużych takich nie znajdziemy w innych miękiszach. Oczywiście tkanki miękiszowe mogą mieć różnego rodzaju przestrzenie. Nie muszą być upakowane super ściśle, bo taka super ścisła upakowalność jest bardzo charakterystyczna dla nabłonka, dla tkanki nabłonka, jeżeli chodzi o tkanki zwierzęce. To jest taka faktycznie cecha charakterystyczna. Natomiast tutaj te przestrzenie są olbrzymie po to, żeby one stały się tym magazynem powietrza. Więc mówimy w naszej odpowiedzi jednym zdaniem. Występowanie dużych przestrzeni wypełnionych powietrzem pomiędzy komórkami miękiszu, bo to tutaj to są komórki miękiszu, a to tutaj to jest przestrzeń, wolna przestrzeń, w której gromadzi się powietrze. I teraz idąc dalej za ciosem. Drugie pytanie jest, żeby podać przykład funkcji, którą pełni ta arenchyma i zobaczcie u roślin wodnych innych niż przewietrzenie. Przewietrzenie jest bardzo fajną funkcją, bo tutaj faktycznie ta wymiana gazów jest potrzebna. My wiemy, że roślina używa różnych gazów do różnych procesów metabolicznych, ale trzeba podać inną funkcję. No i zauważcie, że jeżeli żyją rośliny na wodzie, to one żyją na wodzie, nie w środku w wodzie, czyli nie jakby pod wodą, bo pod wodą też jest świat roślin, ale te, które pływają na wodzie. Wyobraźcie sobie na przykład lilię wodną. Ona ma piękne kwiaty, które się unoszą na wodzie oraz ma piękne takie duże liście, które na tej wodzie też są. To ten liść musi fizycznie mieć w sobie coś, co pozwala mu, żeby na tej wodzie był i nie opadł. I to jest właśnie miękisz powietrzny. On pomaga unosić te liście na wodzie. I tak też piszemy. Arenchyma umożliwia utrzymywanie się liści roślin wodnych na powierzchni wody, bo to jest napompowanie tego liścia. On dzięki temu staje się taki lekki i na tej wodzie może się utrzymać. Mogłoby się pojawić, ale to jest już trudniejsze pytanie, dlaczego występuje u niektórych roślin lądowych miękisz powietrzny. To jest rzadkość, naprawdę to jest taka rzadkość, są takie wyjątki wręcz, dlatego że
Zazwyczaj te rośliny wykształcają sobie dość grube łodygi, jeżeli chcą być dużymi roślinami, starają się być proporcjonalne względem liści, a łodygi, żeby móc to wszystko utrzymać, odżywić, nawodnić, ale w lasach równikowych spotykamy bardzo dużo cienkich łodygowo roślin, ale o bardzo dużych liściach. Bardzo fajnym przykładem są też nasze bardzo popularne monstery. Monstery w domach są ultra popularne w ostatnim czasie, czyli to takie kwiatki, tak zwane domowe, które są z tymi takimi dziurami w liściach. To oczywiście te dziury zmniejszają objętość tego liścia, czyli nie jest, ten liść nie jest taki ciężki, więc łatwo tej chudej łodydze to utrzymać, ale jest to też odmiana monstery, która nie ma tych dziur, czyli liść powinien być ciężki. Ale dzięki temu, że w tym liściu jest właśnie arel chyba, czyli miękkiż powietrzny, to liść nie jest taki ciężki i ta właśnie łodyga, która jest cieniutka, jest w stanie to utrzymać, więc też możemy spotkać miękkiż powietrzny u roślin lądowych. Ale u tych, gdzie łodyga jest naprawdę cienka, a liście są bardzo duże, to znaczy, że trzeba było troszkę zmniejszyć ciężar właściwy, no i właśnie takim miękkiszem. Teraz idziemy dalej, trochę zmiana tematu. Idziemy w temat pasożytów. Pasożyty też są dość popularne. Oczywiście z pasożytami najczęściej maturzyści kojarzą sobie cykle, które są zawsze niefajne dla nauki. Tam jest dużo wyrazów, dużo jakichś larw, dużo jakichś przeobrażeń jednego w drugą formę żywiciela i tak dalej. Więc to jest taka zabawa często niewdzięczna. Często ona się gdzieś tam pląta i myli. Ale są też zadania, które się tyczą w ogóle innych działów. I tak naprawdę te pasożyty można by w tej naszej książce numer 1 praktycznie pod każdy dział gdzieś wsadzić. Jakby się uprzeć, to z każdym tematem można byłoby to jakoś tutaj połączyć. W tym wypadku musimy zaznaczyć poprawną odpowiedź, tak żeby zdanie było dobrze dokończone i wybrać między A i B oraz od 1 do 3. I tutaj też słuchajcie, pamiętajcie, że jeżeli nawet będzie taka sytuacja, że nie macie pomysłu na odpowiedź, czyli przeczytaliście już i no, nie ma po prostu pomysłu, nie wiecie, to też spróbujcie strzelić. Jeżeli znacie chociaż jedną część odpowiedzi, to już macie te 50% szansy, że pół zadania jest dobrze. Nie zostawiajcie tylko połowy zadania, dlatego że to są zadania binarne, czyli zadania zero-jedynkowe. Albo ma się punkt, albo się tego punktu nie ma. Więc spójrzcie tutaj. Tutaj jest pytanie, że u pasożytów jelitowych substancją zapasową jest. No i pytanie jest, czy glikogen, czy tłuszcz, ponieważ, i teraz, albo jest on bezpośrednim substratem oddychania komórkowego, ze względu na tryb życia muszą one ograniczać duże zapasy energii oraz oddychają one beztlenowo i energię uzyskują wyłącznie w procesie glikolizy. Można sobie spróbować na kartce swoją propozycję zapisać, zaraz ją sprawdzimy, ale pamiętajcie, że w tych zadaniach, nawet gdybyście wiedzieli tylko połowę, czyli na przykład czy A, czy B, albo od 1 do 3, to zaznaczcie też, to w takim wypadku już losową odpowiedź w tej drugiej części, bo dajecie sobie szansę, że może jest to prawidłowe. Ale jak zostawicie tylko połowę i w połowie zadania się poddacie, czyli nie spróbujecie nawet strzelić z tej drugiej połowy, to macie 100% jakby pewności, że na pewno tutaj punkta nie będzie, ponieważ pamiętajcie, na maturze nie ma połówki punktów. Bardzo też rzadko zdarzają się pytania za 2 punkty. Tak naprawdę większość pytań jest po 1 punkcie, więc trzeba jakby już taką prawidłową odpowiedź udzielić do każdej z tych odpowiedzi. W przypadku naszych pasożytów jelitowych, czyli na przykład tasiemców, jest to glikogen. Po pierwsze dlatego, że ta forma glikogenu jest naszym materiałem zapasowym, ale to też jest w ogóle materiał zapasowy zwierząt i przypomina też grzybów, więc również jest to materiał zapasowy pasożytów, bo pasożyt jelitowy jest bezkręgowcem, czyli należy do królestwa zwierząt, a my mówimy, że glikogen jest materiałem zapasowym zwierząt i grzybów. Więc jakikolwiek zwierz Wam się tu pojawi, albo grzyb, to pamiętajcie, że zawsze jego substancją zapasową będzie glikogen. Tylko w sytuacji świata roślin mówimy, że ich materiałem zapasowym jest skrobie. Tam jest inna sytuacja, można sobie kojarzyć z ziemniakiem, bo ziemniak ma sporo skrobi i jest rośliną. Natomiast dlaczego? Ponieważ, zauważcie, nasze pasożyty jelitowe, czyli na przykład ten tasiemiec, często też pyta się o takie cechy charakterystyczne, które mówią o przystosowaniu się tego pasożyta do życia w tych jelitach. Warunki nie są proste w tych jelitach, żeby tam być. One są bardzo fajne z jednej strony, bo tam jest dużo strawionego pokarmu, można sobie go pobierać, ale pod względem jakości środowiska to jest to ciężkie życie. I te właśnie nasze pasożyty są często płaskie, są obojniakami, ale też potrafią oddychać beztlenowo, bo tam tego tlenu za bardzo nie ma, więc żeby uzyskiwać energię, to uzyskują ją w procesie glikolizy. A jak się uzyskuje z glikolizy? No z glukozy. Więc glikogen będzie bardzo fajną formą. Dlaczego?
ponieważ glikogen to jest ta forma zmagazynowanej glukozy. My na przykład też mamy glikogen w wątrobie, czyli jeżeli coś zjadacie, macie na przykład, nie wiem, batona i cukru w batonie jest więcej niż potrzebujecie w tym momencie dla waszego organizmu, to wasza trzustka daje informację, że za dużo cukru tutaj weszło, ona odbiera, że we krwi jest za dużo cukru, więc wydziela insulinę i ta insulina działa na wątrobę i ta wątroba wyłapuje tą wolną glukozę z krwi i u siebie magazynuje w postaci glikogenu. I kiedy spadnie wam poziom cukru, to ten glikogen się przekształci znowu w glukozę. I tak samo tutaj robią nasze maskrągowce. One tutaj w procesie glikolizy, czyli zabawą cukrem, mogą uzyskiwać energię. U nas też pamiętajcie, jak jest oddychanie komórkowe, pierwszy etap glikoliza, to też jest z glukozy właśnie i też potrafimy ten etap robić z glikogenu jak najbardziej. Idziemy dalej. Teraz idziemy troszeczkę w stronę protistów. Tak naprawdę rzadko się zdarzają takie pytania czysto merytoryczne o protisty. Tak samo coraz mniej jest takich czystych pytań o rośliny. Widać, że ona, ta matura idzie już bardziej w fizjologię roślin i w takie doświadczenia, ale to też dlatego, że już wiele pytań zostało zadanych i one nie chcą się po prostu powtarzać. I z tymi protistami też tak troszeczkę jest. Co tutaj mamy? To jest zadanie z ostatniej matury. I tutaj jest, że wśród protistów obserwuje się różne sposoby poruszania się. Zależnie od posiadanych organelów ruchu w otoczeniu komórki powstają charakterystyczne ruchy cząsteczek wody. Można je lepiej uwidocznić, jeżeli doda się do preparatu mikroskopowego odpowiednią substancję, np. sproszkowany grafit, której drobne cząstki można obserwować wraz z ruchem wody. I teraz co mamy zrobić? Mamy zaplanować obserwację, nie eksperyment, pamiętajcie o tym, to ma być obserwacja, która pozwoli określić sposób poruszania się orzęsków i opisz sposób przeprowadzenia tej obserwacji. No i spośród wymienionych poniżej wybierz materiały niezbędne do przeprowadzenia tej obserwacji. I zobaczcie, mamy tutaj wodna hodowla pantofelków, mikroskop, który ma powiększenie 50 razy, lupa, termometr, szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, pipeta, sproszkowany grafit. Ale to, co Wam tutaj zaznaczyłam, to ma być zaplanowana obserwacja. Można sobie teraz spróbować na kartce taką obserwację na szybko gdzieś nakreślić i zaraz sprawdzić się, czy mieliście dobry pomysł. A dlaczego tutaj się tak zatrzymałam przy tym? Ponieważ przy obserwacji my nie wpływamy na życie. My nie wpływamy w żaden sposób na ten nasz obiekt badany. My tylko chcemy go zaobserwować, zobaczyć jego styl życia, jakość życia, co się tutaj dzieje z tym naszym preparatem. Natomiast w doświadczeniu, czyli eksperymencie, my już go dzielimy na próbę kontrolną i próbę badawczą, żeby zobaczyć, co się będzie działo w sytuacji, gdy coś tam zmienię i czy to jakoś będzie wpływać, czy nie wpływać. Więc to są w ogóle dwie różne rzeczy, na które trzeba uważać, żeby przypadkowo sobie nie stracić punktów. No i tutaj chcemy zaobserwować sposób ruchu. Więc jak to można zrobić? Zobaczcie, taki przykład. Czyli za pomocą pipety umieszczamy krople wodnej hodowli pantofelków na szkiełku podstawowym, no bo one żyją w wodzie, w ogóle warto preparat w ogóle na wodzie, żeby się nie zniszczyło od szkiełka, czyli jest tam kropelka wody, pantofelek tutaj sobie jest umieszczony, następnie go oczywiście trzeba troszkę sproszkować naszym grafitem, bo nam powiedziano w tekście, że można lepiej uwidocznić, jak on się rusza, jeżeli dodamy sproszkowany grafit. Więc troszeczkę tego grafitu tutaj dodajemy i nie bierzcie pod uwagę, że ten grafit powoduje jakąś eksperyment. Absolutnie nie, ponieważ on nie wpływa na jego życie. To nie jest coś, co on zjada, to nie jest coś, co jest do niego wbudowywane. To jest tak, jakbyście na przykład wzięli chomika i tego chomika wsadzili raz do klatki, gdzie jest kołowrotek, a raz do pustej klatki i zobaczyli, czy będzie tego kołowrotka używać, czy po prostu lepiej mu się żyje bez kołowrotka. Ten kołowrotek nie zmienia jego stylu życia, jego hormonów, działania komórki, kompletnie nic. I tak samo jest z tym grafitem, dlatego do obserwacji możemy go jak najbardziej używać, więc tego grafitu dodajemy, przykrywamy tym szkiełkiem nakrywkowym, no i całość tutaj wkładamy pod mikroskop, obserwujemy wtedy ruch cząstek grafitu wokół tego pantofelka. Czyli jakby nie przeszkadzamy mu w życiu, tylko tym grafitem sobie pomagamy zobaczyć, jaki ten ruch będzie. I to są bardzo ważne zadania. One się coraz częściej zaczynają tutaj na maturze pojawiać. One są bardzo użytkowe względem potem studiów, więc nastawiamy się też, żeby jakieś takie zadanie gdzieś tam nam się faktycznie pojawiło. I teraz od razu też Wam powiem, jeżeli ktoś ma problem z jakimś zadaniem, to też warto sobie takie zdanie na przykład przepisać nawet pierwsze trzy wyrazy, na pewno je gdzieś tam znajdziecie w internecie, bo to są zdania maturalne, więc one w internecie jak najbardziej występują. Warto sobie takie zdanie albo wydrukować, albo przepisać,
zobaczyć, jaka była prawidłowa odpowiedź, bo uzyskaliśmy złą odpowiedź wcześniej, i za 3 dni próbować zrobić jeszcze raz, tylko zakryć odpowiedź, przeczytać sobie polecenie i jeszcze raz spróbować na kartce tą odpowiedź napisać i zobaczyć, czy już teraz pamiętam, jaka powinna być prawidłowa, czy jeszcze źle. Jak źle, to znowu wracam, jak ona powinna wyglądać, próbuję zrozumieć, jakie popełniłam błędy i znowu za 3 dni wracam i znowu próbuję to zdanie rozwiązać. To jest jedyna metoda, którą się możemy nauczyć na własnych błędach. Bo jeżeli ktoś powie, aha, miałem tutaj źle, no dobra, będę pamiętać, to na bank nie będziemy pamiętać. Na maturze zostało 30 parę dni, chyba 31 albo 32 z biologii, jakoś tak. Więc to jest już niby krótki odcinek czasu, ale jest to pamięć długotrwała. 30 dni to jest dla pamięci długotrwałej, więc na bank tego do tamtego czasu nie zapamiętamy. Poza tym przyswajamy tak dużo teraz informacji przed maturą, że poświęcenie tych 3-4 minut do powrotu tego zadania jest naprawdę lepszą opcją niż powiedzenie sobie, na pewno sobie przypomnę. Wtedy jest duży problem. I tutaj mam z boku na czerwono, bo ten czerwony jest ultrawidoczny, więc muszę o tym pamiętać na kolejnego live'a. Z czego jest ta punktacja? Tutaj z tego zadania dostajemy jeden punkt, a zobaczcie, na ile rzeczy tutaj zwrócono uwagę. Na obiekt badań, czyli to, że to jest próbka pantofelków z tej wodnej hodowli, na niezbędne materiały, czyli mikroskop, szkiełka, grafit oraz na metodę, czyli to, że dodano grafit do tego preparatu i go tylko obserwowano, czyli tylko patrzono, co tutaj się dzieje, absolutnie nie robiono tutaj żadnych zmian z tym. I za to dopiero mamy tego jednego punkta, czyli naprawdę dużo rzeczy tutaj trzeba zauważyć, żeby tutaj zrobić, ale zobaczcie, że też w tym zadaniu było kilka elementów, które miały nas zmylić. Termometr, lupa, to są te rzeczy, których tutaj no, nie ma potrzeby używać, no bo do czego ten termometr? On tutaj nam się w niczym absolutnie nie przyda i to jest właśnie po to, żebyście potrafili też wybierać, co jest potrzebne, a co nie jest potrzebne. To nie jest takie proste, tak naprawdę z perspektywy czasu, żeby wybrać rzeczy, które potrzebujemy. Plus ten stres na maturze, gdzie próbujemy wszystkie zawsze luki zapełniać. I też pamiętajcie, na maturze z biologii często, bardzo często zdarza się tak, że są pytania, żeby dopasować na przykład od A do E do cyferek od 1 do 4. No i wychodzi na to, że więcej jest literek niż cyferek. I bardzo często jest tak, że faktycznie niektórych literek nie trzeba używać. Słuchajcie, jak Wam coś ewidentnie nie pasuje, czyli jest w ogóle od czapy gdzieś, to pomyślcie, że może faktycznie tak ma być, że może nie trzeba tego używać. Bardzo często tak jest w biologii, żeby uczeń pokazał, że on zauważa, że to coś tutaj kompletnie nie pasuje. I tutaj na przykład ten termometr w ogóle jest od czapy, także go w ogóle tutaj nie używamy. Idziemy dalej. Teraz będzie takie zadanie z ptakami, trochę kręgowców. Mamy tutaj ohara, nazywany jest też kaczką norową, jest w Polsce skrajnie nielicznym ptakiem lęgowym, objętym ścisłą ochroną gatunkową. Jego lęgowiska są rozmieszczone głównie na wybrzeżu, gdzie także częściej jest obserwowany w trakcie wędrówek. Samce są nieco większe od samic i są od nich intensywniej ubarwione. Można je rozpoznać po jaskrawo-czerwonej narośli u nasady dzioba i rdzawych piórach pod ogonem. Gniazda ocharów znajdują się najczęściej w pobliżu wody, w opuszczonych norach, wykopanych przez dzikie zwierzęta, jakieś króliki, borsuki. Po wykluciu pisklęta są wodzone przez obydwoje rodziców w kierunku wody. Zdarzają się przypadki, że te ptaki prowadzą swoje pisklęta do wody nawet kilka kilometrów. Nad Zatoką Pucką był realizowany program ochrony czynnej ochara polegający na budowaniu sztucznych nor, które rozmieszczono w miejscach, gdzie ochary przystępują zwykle do lęgów, jak również tam, gdzie od pewnego czasu dorosłych ptaków z pisklętami już nie obserwowano. To jest zdanie bardziej złożone. Ono tutaj ma 2 albo 3 pod sobą podpunkty. Zaraz tutaj się rozwinie, więc będziemy widzieć. Które jest oczywiście każde z nich za jeden punkt. Każda z nich też jest inną formą. I tutaj po pierwsze mamy wybrać i zaznaczyć nazwę zjawiska opisanego w tekście umożliwiającego odróżnienie samca ochara od samicy ochara po cechach morfologicznych. To pytanie jest takim pytaniem dość podstawowym. Tutaj mamy do wyboru hermafrodytyzm, zmienność modyfikacyjna, dymorfizm płciowy i rozdzielność płciowa, ale pojawiają się też takie trudniejsze pojęcia. Nie tylko bardzo oczywiste, one są właśnie po to, żeby Was troszeczkę tutaj zmylić i nakłonić do refleksji, czy na pewno takie bardzo proste pojęcie jest prawidłową odpowiedzią. I też
warto iść za swoją intuicją, czy coś jest dobre, czy coś jest źle, nie tylko za trudnymi wyrazami. Czasami mamy takie wrażenie, że nie wiem co wybrać, to wybiorę ten taki najdziwniejszy wyraz. I to się w biologii nie sprawdza, słuchajcie. Często te trudne wyrazy faktycznie są rzadko używane albo mają w ogóle jakieś inne znaczenie. I w tym wypadku spróbujcie sobie jakąś odpowiedź zaznaczyć, zaraz wam ją wytłumaczę, czyli wybrać i zaznaczyć zjawisko opisane, które umożliwia, żeby odróżnić samca od samicy po cechach morfologicznych. To jest bardzo ważne. No i to jest nasz dymorfizm płciowy. Zobaczcie, pojęcie, które już tak naprawdę wprowadzono w gimnazjach. Oczywiście, kto jest teraz w tym ośmiolecznym podstawówce, no to już w podstawówce również dymorfizm płciowy w tych wyższych klasach jest wprowadzony. Pamiętajcie, cechy morfologiczne, czyli te cechy, które na przykład mamy inne narządy rozrodcze między płcią męską i żeńską. Zobaczcie też, że żeby odróżnić nawet kobietę od mężczyzny, kota od kocicy, to my rozróżniamy to po ich wyglądzie. Oczywiście kota od kocicy to przede wszystkim po narządach rozrodczych, bo jeżeli chodzi o ich taki styl ciała, wygląd taki, to raczej nie. Natomiast u ludzi to bardzo dobrze widać, są charakterystyczne dla mężczyzn i dla kobiet, nie tylko pod względem narządów rozrodczych, ale w ogóle. No i też oczywiście kobiety wytwarzają komórki jajowe, mężczyźni wytwarzają plemniki. To jest nasz typowy dymorfizm płciowy, to, że się odróżniamy. I warto sobie na to zwracać uwagę, też jeżeli sobie jeszcze gdzieś tam powtarzacie kręgowce, to może nawet bardziej bezkręgowce, tak prawdę mówiąc, to tam często, jak jest tak dużo tych wszystkich nicienie, płacińce, pierścienice i tak dalej, tego te zwierzątek tam naprawdę jest bardzo sporo, to zawsze tam przy tym akapicie, gdzie jest rozmnażanie i rozwój, zwróćcie uwagę, czy u tej grupy zwierząt jest dymorfizm płciowy, czy nie ma. Czyli czy jesteśmy w stanie odróżnić samca od samicy, czy nie. I też taki dodatkowy protip dla Was. Pamiętajcie, że w świecie pozaludzkim, czyli u wszystkich zwierzaków poza człowiekiem, zawsze jest tak, że to samiec jest mniejszy od samicy. Samica jest duża, zawsze. Dlaczego? Ponieważ ta samica ma być znaleziona przez samca, żeby mógł ją zapłodnić, a ten samiec ma szukać samicy. Więc na pewno będzie temu samcowi, który będzie mniejszy, będzie bardziej zwinny, będzie łatwiej znaleźć kogoś, kto jest duży. Więc w takim świecie zwierzątek, a szczególnie jeżeli chodzi o bezkręgowce, to samica zawsze jest większa, samiec jest mniejszy. Też warto wiedzieć, bo to też się u nas w podręczniku jak najbardziej pojawi. I drugie pytanie jest takie, żeby określić, czy te nasze ochary są gniazdownikami, czy zagniazdownikami, odpowiedź mamy uzasadnić, odnosząc się do informacji zawartych w tekście. Czyli nasza odpowiedź ma być poparta tym, co jest w tekście, nie w naszej głowie, nie definicji gniazdownika czy zagniazdownika, tylko tego, co tutaj my w tym tekście możemy zobaczyć. I to też jest bardzo popularne pytanie, dlatego tutaj wracam do tekstu, żebyście sobie mogli szybko wzrokiem tutaj gdzieś poszukać. Oczywiście na maturze tutaj wtedy warto jechać ołówkiem i znajdować sobie jakieś argumenty i potem po prostu je ładnie przepisać do odpowiedzi, czy to jest gniazdownik czy zagniazdownik. I jeżeli się pojawiają właśnie ptaki, to bardzo często takie pytanie gdzieś tam się pojawia w którymś podpunkcie, więc na pewno, jeżeli ktoś jeszcze nie rozróżnia gniazdowników za gniazdownikami, to na pewno warto do tego jeszcze wrócić, napisać sobie jakąś karteczkę i dzisiaj po live wrócić do tego działu, właściwie tam, gdzie jest ptaki właśnie i tam jest to ładne rozróżnienie. Tutaj, co my tutaj możemy znaleźć? Że to po wykluciu, zobaczcie, po wykluciu pisklęta są wodzone przez obydwoje rodziców w kierunku wody. Zdarzają się przypadki, że ptaki prowadzą swoje pisklęta do wody nawet kilka kilometrów. Czyli ten mały ptak po wykluciu idzie tym rodzicom nawet kilka kilometrów. Czyli jest on zagniazdownikiem, ponieważ on jak się wykluje, to już może żyć poza gniazdem. Dlatego zagniazdownik, czyli już potrafi chodzić, już widzi, już sobie radzi. Natomiast te ptaki, które są gniazdownikami, rodzą się ślepe, nie potrafią latać, rodzice się muszą nimi jeszcze opiekować, uczyć i dopiero potem z czasem stają się samodzielne. Stąd ta nazwa, gniazdownik, bo żyje jeszcze w gnieździe po urodzeniu, zagniazdownik, po urodzeniu potrafi z tego gniazda wyjść. Ok, idziemy dalej, wracamy trochę do tkanek zwierzęcych, ale w ogóle od zupełnie innej strony. To też jest z jakiejś niedawnej matury, tak mi się kojarzy obrazkowo. Na rysunku mamy przedstawione trzy organy.
biceps, serce, jelito, różniące się rodzajem tworzące je tkanki mięśniowe, czyli full wewa zadanie z tkanką mięśniową. Warto sobie tutaj razem ze mną próbować dawać prawdę albo fałsz, będziemy szli tutaj po kolei. I zobaczcie, tutaj mamy biceps i też mamy narysowaną tkankę mięśniową, tutaj jest nasze serduszko, tkanka mięśniowa i tutaj jest jelito, tkanka mięśniowa. Zaraz sobie będziemy powoli też charakteryzować te tkanki, ale dam Wam szansę też spróbować udzielić odpowiedzi. I tutaj jest tak, biceps jest zbudowany z włókien o naprzemiennym ułożeniu aktyny i miozyny, a taka budowa umożliwia znaczne jego skracanie w trakcie skurczu. Pomyślcie chwilę, czy to mogłaby być prawda, czy fałsz. Możecie sobie tutaj gdzieś tam na kartce taką odpowiedź spróbować udzielić. I też w tych zadaniach, co pamiętajcie, one też są binarne. Czyli też trzeba mieć wszystko dobrze, żeby mieć tego jednego punkcika. Kiedyś na tych starych maturach troszeczkę inaczej to wyglądało, bo często te pytania miały więcej podpunktów, czyli miały tam 4, 5 i one tam wtedy faktycznie były po 2 punkty, można było uzyskać 2 punkty albo 1 punkt. Te tutaj są krótkie, więc one są tylko 3 punkty jakby do rozwiązania, za co można łącznie uzyskać 1 punkt albo 0, pół punktów tutaj nie. No i jeżeli chodzi o ten nasz biceps, to jest to jak najbardziej prawda. Pamiętajcie, mamy aktynę i miozynę. Kto znowu ma problem z aktyną i miozyną, warto sobie wrócić do książki tak naprawdę numer 2, tam jest skurcz mięśnia, a w książce numer 1 macie narysowane włókna tkanki mięśniowej. Więc to jest taki temat ciągnący się na dwie książki. I zwróćcie uwagę od razu o cechach charakterystycznych, powtórzmy sobie to, żeby Wam się to przydało. To jest mięsień szkieletowy. Szkieletowy, czyli taki, który jest zależny od naszej woli oraz który ma taki bardzo fajny, cylindryczny kształt, równolegle do siebie poukładany z dużą ilością jąder. Czyli mówimy, że ma wiele jąder, nie wiemy ile, mówimy po prostu wiele. Ok, idziemy dalej. Drugi, coś o sercu. W obrębie serca jest możliwe bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pobudzenia, ponieważ komórki mięśniowe są rozgałęzione i połączone wstawkami. No to zobaczcie, mamy tutaj obrazek, więc można sobie tym obrazkiem szybko tak naprawdę uratować. Czyli mogłoby być szybkie rozprzestrzenianie się pobudzenia, ponieważ zobaczcie, komórki mięśniowe są rozgałęzione. No są, jak najbardziej uważamy, że to jest kształt rozgałęziony. I czy są ze sobą połączone wstawkami? Te właśnie czarne tutaj kreski to wstawki. Jak najbardziej to przyspiesza to rozprzestrzenianie się tego pobudzenia. To jest bardzo tutaj charakterystyczne. Tak samo jak w komórce nerwowej. Zobaczcie, że mamy na przykład impuls skokowy i on będzie dużo szybszy niż jakby płynął w środku aksonu. Czasami zdarza się w szkołach, może u Was też, że bierze się dwóch uczniów na środek klasy, jeszcze oczywiście w czasach, gdy do szkoły chodziliśmy, i każe się iść jednemu uczniowi normalnym krokiem, a drugiemu tip-topem. I pytanie jest, kto będzie pierwszy przy drzwiach. No ten normalny, bo ten normalnym krokiem, bo ten krok zwykły powoduje takie skokowe, bardzo szybkie poruszanie się. Nie trzeba każdej powierzchni tutaj przejść, żeby gdzieś dojść, tylko idziemy tak właśnie o krok, o krok, o krok. A tym tip-topem musimy dotknąć każdej kawałka ziemi, więc tutaj też prawda. I trójeczka naszych jelit dotyczy. Ach, no i oczywiście przypomnijmy sobie też, że jeżeli chodzi o tkankę mięśniową serca, to ona jest tkanką, my już wiemy, że wrzecionowatą. Jest to tkanka niezależna od naszej woli, czyli nie ma takiej możliwości, żebyśmy sobie sami mówili, żeby serce nam biło albo nie biło. Oraz jeżeli chodzi o liczbę jąder, to uważamy, że jest jedno lub dwa na nasze wrzeciono tak naprawdę. To zależy już od osobnika. I trójeczka. Ściana jelita buduje tkanka mięśniowa gładka, której skurcz jest niezależny od woli. I tutaj tak naprawdę jest kwintesencja, jeżeli chodzi o tkankę gładką. I to jest jak najbardziej prawda. I tutaj mamy trzy razy prawdę. I też od razu sobie przypomnijmy, jeżeli chodzi o taki rodzaj tutaj tkanki, tej wrzecionowatej, gdzie jest tylko jedno jądro na jedno wrzeciono, ona jest absolutnie niezależna od naszej woli, to ona tworzy nam nasze narządy wewnętrzne. To jest taka cecha charakterystyczna. Warto sobie o tym pamiętać. Ok, idziemy dalej. Teraz idziemy w stronę wirusów, bakteriofagów, czyli wirusów atakujących bakterie. Troszeczkę temat na czasie. Zobaczmy, co tutaj nam proponują. Jedną z eksperymentalnych form terapii antybakteryjnej jest terapia fagowa. W preparatach fagowych są zawarte wirusy bakteryjne, czyli bakteriofagi, działające na określone szczepy bakteryjne. Bakteriofag wytwarza białka adhezyny rozpoznające receptory na komórkach określonych szczepów bakterii i produkuje enzymy degradujące elementy ściany komórkowej lub otoczki bakterii. Preparaty fagowe
przygotowuje się indywidualnie dla każdego pacjenta, selekcjonuje się szczep bakteriofaga, który skutecznie się namnaża i niszczy patogenne bakterie wyizolowane z organizmu pacjenta. Preparaty fagowe stosuje się m.in. doustnie i wówczas w celu ograniczenia inaktywacji fagów pacjentowi podaje się również środki zobojętniające sok żołądkowy. I o co następnie chcą pytać? Zobaczcie też na podstawie czego tutaj to zostało wstawione. Czasami naprawdę bardzo fajne są też odnośniki, więc gdzieś już pomadł, żeby zdać sobie sprawę, że teraz nie ma za bardzo to czasu, ale warto. Takie właśnie jak tutaj mamy nową medycynę, czytać sobie takie artykuły różnego rodzaju. Często są dostępne gdzieś tam w internecie i faktycznie one tutaj mogą nam dużo wiedzy poszerzyć. Ale o co pytają nas konkretnie tutaj w tym zadaniu? Określ, które bakteriofagi przeprowadzające przede wszystkim cykl lityczny czy cykl lizogeniczny są wykorzystywane w opisanej terapii fagowej. Odpowiedź uzasadnij. Czyli po pierwsze, od nas oczekują, żebyśmy powiedzieli czy ten cykl, a po drugie, dlaczego. Czyli to ma być krótkie, to nie musi być długa jakieś opowiadanie procesu, jak to się dzieje, tylko to ma być zwięzłe. Jest to ten albo ten cykl, ponieważ i kropka. I teraz zwróćcie uwagę, mamy dwa cykle. Cykl lityczny i cykl lizogeniczny. Cykl lityczny to ten, który kończy się lizą, to jest taki ładny wyraz, inaczej rozpadem, a cykl lizogeniczny jest to taki cykl uśpienia. Tam nasz wirus wchodzi w formę takiego profaga, jest tak uśpiony i w sytuacjach niekorzystnych dla naszego organizmu, czyli korzystnych dla wirusa, może się on przekształcić w ten cykl agresywny, czyli w ten cykl lityczny, który również w konsekwencji doprowadzi tego wirusa do rozpadu komórki. Ale tutaj zobaczcie, że tutaj działamy na określone szczepy bakteryjne. Tutaj dochodzi do enzymy degradujące elementy ściany komórkowej, do degradacji, czyli do zniszczenia otoczki bakterii, czyli tak naprawdę wybieramy nasz cykl lityczny, ponieważ ten cykl prowadzi do zniszczenia komórek bakteryjnych. Czyli w takiej sytuacji, gdzie ktoś jest ma jakieś bakterie i te bakterie chcemy zniszczyć, no to warto użyć takiego wirusa, który niszczy bakterie, ale w sposób cyklu litycznego. Czyli te bakterie zniszczy do końca. Po prostu spowoduje, że te bakterie, te komórki bakterii zostają całkowicie zniszczone. Gdybyśmy wybrali opcję cyklu lizogenicznego, to ten wirus wszedłby do materiału genetycznego bakterii i tyle. I ta bakteria nadal by była tylko, że z wirusem. Więc nie za fajna terapia, jeżeli chcemy się kogoś pozbyć. Więc w sytuacjach zniszczenia, degradacji używamy cyklu litycznego. I wracamy do bezkręgowców. Tutaj mamy coś takiego, że na rysunku przedstawiono budowę układu protonefrydialnego u przedstawiciela wolno żyjących płazińców. Aparat filtracyjny tego układu tworzy komórka płomykowa połączona żeberkowato z komórką kanalikową. Bardzo ładny rysunek tutaj jest. Zobaczcie, że u nas w proszniku jest bardzo podobny, tylko u nas jest taki bardziej kolorowy, tutaj czarno-biały. Warto sobie też te obrazki zawsze szukać w Google'ach, jak one wyglądają w czarno-białych kolorach, bo czasami może się okazać, że widzieliśmy ten obrazek, ale w postaci czarno-białej to już nie wiemy co to, więc warto sobie też te kolorowe rzeczy na czarno-białe przekładać. I u dwóch gatunków wypławków słodkowodnych o podobnej wielkości i budowie stwierdzono zróżnicowanie liczby komórek układu protonefrydialnego, komórek płomykowych. Jeden z badanych gatunków wypławków, wielooczka czarna, zasiedlała wody słodkie stojące oraz rzeki o słabym nurcie. Żyje w wodzie o nieco wyższym stężeniu soli niż stężenie preferowane przez drugi gatunek, wypławka alpejskiego, występującego w chłodnych źródłach i strumieniach o niższym zasoleniu. Dużo informacji. To pytanie jest bardzo rozbudowane. My się chyba tutaj skupimy tylko na jednej części. Ona ma tutaj wiele więcej pytań. Można sobie do tego pytania gdzieś powrócić, jeżeli nie znacie tutaj tego zadania, to na pewno sobie warto tutaj przepisać pierwsze zdanie, żeby w wolnej chwili do niego wrócić. My tutaj się zajmujemy, żeby na przykładzie wybranej cechy budowy tej komórki płomykowej wykazać, że ta komórka ułatwia odprowadzanie płynów z jamy ciała u płazińców. Czyli my tylko skupiamy się na tym, że wygląd, funkcja, może miejsce występowania tej komórki płomykowej pozwala na to, żeby pozbywać się płynów, które ten nasz wypławek, których nie potrzebuje. Spójrzcie na obrazek, spróbujcie sobie skonstruować też samodzielnie jakąś odpowiedź. Śmiało można sobie to próbować na kartkach, można sobie powiedzieć na głos, bo pamiętajcie, że jak sobie coś mówimy w myślach,
to jesteśmy dla siebie bardzo łaskawi i jak się okazuje, że odpowiedź troszkę jest inna niż prawdziwa, to mówimy sobie, dobra, dobra, to mniej więcej o to mi chodziło. No i to nie to samo właśnie, więc próbujemy sami siebie też poprawiać i na swoich błędach się też uczyć. Więc spróbujcie jakiś swój pomysł tutaj wykreować i już mówię, jak to powinno wyglądać. I spójrzcie, tak naprawdę nasza komórka płomykowa jest zaopatrzona w rzęski, których ruch będzie tutaj umożliwiać ten przepływ wody, więc będzie to bardzo fajna opcja, żeby tą tutaj osmoregulację robić. I tak naprawdę to wszystko widać tutaj, w naszym obrazku. Zobaczcie, tu jest pełczek rzęsek, czyli jak patrzymy, tutaj jest cały wypławek, tutaj jest takie przybliżenie na ten cały układ protonefrydialny i tutaj jest, tu jest nasza jedna komórka płomykowa, która jest tutaj powiększona i zobaczcie, ta jedna komórka płomykowa tutaj ma bardzo dużo rzęsek, to jest taki cały pełczek rzęsek i tutaj jest taka ultrafiltracja, czyli tutaj jest bardzo wysoki poziom filtracji, czyli ten wysoki poziom filtracji dzieje się tutaj, gdzie jest pełczek rzęsek, czyli to te rzęski powodują, że ta komórka płomykowa jest bardzo fajnym przykładem do sprawnej filtracji, do sprawnej osmoregulacji tych płynów. Więc zobaczcie, tutaj odpowiedź jest po prostu na obrazku. My czasem tego nie widzimy, bo czasami za mało próbujemy rozwiązywać zadań z obrazkami, albo właśnie czytamy odpowiedź i mówimy, dobra, zapamiętam. Tego nie zapamiętamy, to wtedy trzeba to jeszcze raz, słuchajcie, na drugi, na trzeci dzień. To jest dokładnie taka sama zabawa jak z fiszkami, tylko że to są zadania biologiczne, a nie jakby takie typowe języki, bo najczęściej fiszkami uczymy się języki obce, a tutaj możemy się jak najbardziej nauczyć prawidłowych odpowiedzi do zadań. O, i tak jak właśnie myślałam, tutaj będzie tylko ten jeden podpunkt, ale to zdanie na pewno jest bardziej rozbudowane, bo ja już je pamiętam, więc jeżeli kogoś to zdanie interesuje, bo już na przykład tutaj był jakiś problem i chciałby się przekonać, jakby mu poszło dalej, to warto sobie, pamiętajcie, ten pierwszy gdzieś tam, nawet tutaj na przykładzie wybranej cechy budowy komórki płomykowej wpisać w Google i na pewno się już gdzieś to zadanie znajdzie. A my idziemy dalej, idziemy teraz do grzybów, bo obiecałam, że będzie różnorodnie, więc teraz mamy grzyby. Ja nigdy nie życzę nikomu za bardzo grzybów naturalnie, ja widzę to, że najczęściej mamy problem z tymi cyklami z grzybami. Na szczęście tych cykli póki co nie ma, nie pojawiają się i trzymam kciuki, żeby się dalej nie pojawiały, bo można się tam troszkę zamotać z nimi, to jest prawda. Najczęściej, jeżeli już coś się dzieje z grzybami, to w tę stronę, więc zobaczmy sobie, jak to się tutaj objawia. Mamy dwa zadania. Po pierwsze musimy uzupełnić poniższe zdania tak, aby zawierały one prawdziwe informacje dotyczące workowców. I co tutaj jest ultra ważne, słuchajcie. Zobaczcie to i to sobie nawet na maturze bardzo dużą kreską, nawet wykrzyknik sobie napiszcie, bo w stresie my popełniamy głupie błędy, za co potem płacimy mniejszą ilością punktów. Tutaj trzeba podkreślić w każdym nawiasie właściwe określenie. Podkreślić. I jest różnie. Czasami zakreś w kółko, czasami skreś nieprawdziwą, tak żeby zostały tylko prawdziwe. Czasami jest podkreśl. I to jest bardzo ważne. Bo nawet jeżeli byście wzięli w kółko i napisali o to mi chodzi, to jest prawdziwe, to już się tutaj nie zaliczy, bo w naszym tutaj poleceniu jest podkreśl, a nie wykreś, zrób w kółko czy cokolwiek. I one są wymieszane, te właśnie pytania, jakby te polecenia tutaj. Więc to jest naprawdę bardzo ważne. Nam się to wydaje bardzo takie prozaiczne, ale to jest naprawdę coś, na czym często gubimy punkty, mamy naprawdę bardzo wysoką wiedzę, trzymamy się dobrze, wysoko, idziemy tak nawet dość mocno pewnie tą maturę, a nawet chcemy już ją napisać i potem tracimy punkty na takich głupotkach, bo za szybko to robimy, bo widzimy, że aha, dobra, już wiem i zaznaczam. Powoli, słuchajcie, powoli, to są 3 godziny, wiem, że tu jest dużo zadań, ale naprawdę warto to powoli sobie tutaj podkreślać. I idziemy po kolei. Można razem ze mną sobie tutaj próbować. Strzępki troficzne grzybni workowców są. No i zobaczcie, haplo czy diplo, czyli 1H czy 1N czy 2N, czyli tutaj są strzępki. I zobaczcie, że powstają na nich lęgnie i plemnie. Na nich są lęgnie i plemnie, czyli one muszą być haploidalne, bo lęgnie i plemnie to jest taki bardzo duży odpowiednik takich narządów rozrodczych, poniekąd, ale no to oczywiście poniekąd, bo to jest tylko grzyb. I teraz lęgnie i plemnie, w których, i teraz pytanie, po mitozie czy po mejozie tworzą się liczne jądra komórkowe? No to już trzeba wiedzieć z takiej ładnej tabelki, która jest przy temacie u grzybów, a nie z intuicji. Bo my z intuicji to pewnie byśmy zaznaczyli mejoza. Bo my ogólnie jak widzimy rozmnażanie, to idziemy w mejozę. Natomiast pamiętajcie, że mamy podstawczaki, mamy workowce, sprzężniowce,
I po każdej z tych grup uczymy się, na jakiej podstawie tutaj powstają różnego rodzaju jądra komórkowe i w tym wypadku to jest mitoza. To jest mitoza, to jest cecha charakterystyczna dla naszych workowców. Tego się nie da wydedukować, to po prostu musimy wiedzieć. Więc kto miał z tym problem, warto sobie zapisać gdzieś tam na kartce i dzisiaj na przykład wieczorem wróci do tematu grzybów tam w książce i sobie to przeczytać chociaż raz dzisiaj i jutro drugi raz, żeby sobie zapamiętać, który grzyb w jaki sposób. I teraz tworzą się liczne jądra komórkowe, łączące się po procesie płciowym, zobaczcie w ogóle po procesie płciowym, proces płciowy, czyli koniugacja, to nie jest rozmnażanie, czyli już to nam wskazuje na mitozę, w pary jąder sprzężonych i teraz dopiero w zarodniach, po kariogami i kolejnych podziałach powstają zarodniki workowe, które są i to również, to już tutaj da radę iść intuicją, ale również warto spojrzeć, bo nie każdy grzyb tak będzie miał, tutaj mamy typowo nasze mejospory. Ale zobaczcie, co się można było natknąć. Na proces płciowy. Proces płciowy to jest koniugacja, czyli jest to wymiana materiału genetycznego bez powstawania nowego osobnika. Natomiast rozmnażanie płciowe jest to wymiana materiału genetycznego plus powstawanie nowych osobników. Też bardzo ważna sprawa. Kto jeszcze teraz gdzieś tak czuł się dziwnie z tymi pojęciami proces płciowy, a rozmnażanie płciowe, warto sobie zapisać, wyłapywać błędy, jest tak krótko do matury i wieczorem sobie wrócić do tych definicji i spróbować sobie je jeszcze uszeregować w głowie. I do tego zdania było też jeszcze, żeby wybrać i zaznaczyć literę od A do D pod rysunkiem przedstawiającym zarodnie, w której powstały zarodniki workowe. Można sobie chwileczkę spróbować tutaj, której byśmy wybrali. Zastanówcie się chwilę. I zaraz Wam tutaj powiem, dam Wam chwilę czasu. I są tutaj bardzo ładne rysunki. Warto sobie w ogóle tego zdania wrócić też pod rysunkami względem, ponieważ mamy też bardzo podobne rysunki, na w książce, ale one nie są identyczne. Ktoś tutaj mi podpowiada, że w tym roku grzyby są wyjęte. I słuchajcie, nie dam sobie ręki uciąć. Musicie to sprawdzić jeszcze raz, przez to, że to jest teraz wymiana tego materiału. Jeżeli tak, to cieszę się bardzo, że będziecie troszkę bez tego materiału. Jeżeli są tu osoby na przykład z drugich klas, to mogą sobie śmiało też to ćwiczyć. Natomiast jeżeli są wyjęte, to dobrze, ale musicie sobie na to zerknąć jeszcze raz, nie dam sobie ręki uciąć. Ja staram się zawsze patrzeć na tych tematów, co zostało wyjęte, co jeszcze z nami zostało, ale jeszcze gdzieś myślę sobie jakiś chochlik można wprowadzić. Więc tutaj bardzo dziękuję za ten komentarz, cieszę się, że jesteście czujni. Ale w tym przypadku mamy odpowiedź C, więc to już może bardziej do tych młodszych roczników. Tutaj odpowiedź C to jest nasz worek i widać bardzo ładnie, taki piękny tutaj worek jest. Tutaj są konidialne, tutaj jest sporangialne zarodnie, a tutaj mamy podstawkowe zarodnie. O, i mamy C. Ok, idziemy dalej, do ssaków. Teraz coś z ssakami naszymi. Bardzo mało się takich zadań typowo ssakowych dzieje, takie typowo, bo tak naprawdę, jeżeli już ktoś chce pytać o ssaki, to pyta o anatomię najczęściej, bo my jesteśmy oczywiście bardzo fajnym przedstawicielem ssaków, więc tutaj dużo się można bawić, ale czasami są takie pytania w ogóle o ssaki jako całą taką naszą gromadę. I zobaczcie tak. Walenie to ssaki pochodzące od lądowych, parzystokopytnych, które wtórnie przystosowały się do życia w wodzie. Mają torpedowate ciało, a wiele gatunków osiąga bardzo duże rozmiary. Skóra waleni jest naga, a funkcję termoizolacyjną pełni u nich gruba warstwa tłuszczu podskórnego. Kończyny przednie uległy przekształceniu w płetwy, a tylnie zanikły, chociaż u niektórych gatunków wewnątrz ciała znajdują się szczątki ich szkieletu, kości o budowie gąbczastej są przesycone tłuszczem, ogon jest zakończony poziomo ułożoną płetwą ogonową, nie zawierającą kości ani chrząstek, a na grzbiecie znajdują się różne wielkości płetwa grzbietowa, która również jest pozbawiona szkieletu. Objętość płuc walenie jest niewielka w stosunku do masy ich ciała, a tlen niezbędny do oddychania w czasie zanurzenia jest magazynowany w mięśniach. I ucięło mi polecenia, ale ja je chyba nawet pamiętam, że trzeba tutaj podać dwa przykłady tego, że walenie to ssaki. Jakieś dwa tutaj przykłady z tekstu, że waleń to ssak, a nie ryba, bo oczywiście on żyje w wodzie, ale to nie jest jednak ryba, tylko ssak. I tutaj według tekstu musimy coś takiego potwierdzającego znaleźć. Ucięło mi się pytanie, ale takie ono tutaj było i chodziło o właśnie dwa takie argumenty. Warto tutaj to jest to zadanie typowo dla zabawy z ołówkiem. I też pamiętajcie, jak dwa, to tylko dwa. Jak z tekstu, bo tutaj było, żeby na podstawie tego tekstu, bo to ten tekst był,
to szukamy tylko w tekście. Oczywiście ja super się cieszę, jak młodzież, to bardzo mocno brzmi, bo wtedy się bardzo postaram, jak my jako młodzi ludzie oglądamy jakieś seriale, jakieś filmy biologiczne, jak się interesujemy w ogóle takim światem. To, niesamowicie to jest superowe, ale pamiętajcie, że jak ktoś nas pyta o tekst, to pracujemy z tekstem, bo tutaj nie chodzi o pochwalenie się do końca swoją wiedzą, ale o pracę z tym tekstem też. Że potrafimy z tego tekstu dużo wysunąć. I tutaj na podstawie tego tekstu szukamy dwóch argumentów. I zobaczcie, tutaj podkreśliłam sobie, że mamy kończyny, zobaczcie, przednie uległy przekształceniu w płetwy, czyli ktoś miał kończyny przednie. To jest cecha charakterystyczna jak najbardziej dla ssaków. A tylnie zanikły, czyli też miał tylnie. Ssaki jak najbardziej mają też tylnie kończyny. Dodatkowo zobaczcie objętość płuc. Te płuca są bardzo charakterystyczne dla lądowych zwierząt, w tym dla ssaków, nie dla ryb. Czyli tutaj można sobie wybrać, można napisać obecność szczątkowego szkieletu kończyn tylnich, można napisać, że przekształcenie kończyń przednich w płetwy, albo oddychanie płucami. Ja tutaj dałam wszystkie trzy możliwości, które tutaj się pojawiły, natomiast w poleceniu było podać dwa. Wy tego polecenia nie widzicie, bo mi się uciało. Natomiast w poleceniu było podać dwa i słuchajcie, na maturze podajemy dwa. Nie podajemy też więcej. Jakby to przechwalanie się nie skutkuje niczym dobrym. Co więcej, ten egzaminator czyta tylko i tak wyłącznie te dwa. Tego trzeciego nie czyta i tak na niej nie będzie patrzył. Także szkoda tracić waszego czasu, bo on się tam po prostu nic nie przyda. Jak są dwa, to dwa. Jak jeden, to jeden. Jak podkreśl, to podkreśl. Musimy się tego mocno trzymać, żeby punktów tutaj nie zgubić. Ale też nie dokładamy jakichś swoich ciekawostek. Swoje ciekawostki możemy sobie tam potem z znajomymi porozmawiać, ale na maturze nie robimy gwiazdeczki i nie piszemy co ciekawe, coś tam, no to nie w tą stronę, tutaj to się nam nie przyda. I idziemy dalej, teraz mamy bezkręgowce, wracamy do bezkręgowców, już nam się one pojawiły wcześniej, ale to troszkę w innej odsłonie, ponieważ na rysunku przedstawiono gatunki należące do różnych grup stawonogów. Mamy skorupiaki, owady i pajęczaki i mamy wypisać z rysunku oznaczenia literowe wszystkich gatunków stawonogów, które są owadami. I słuchajcie, jeżeli chodzi o te rzeczy, to tutaj najłatwiej sobie rozróżniać po ilości nóg. Tak naprawdę jest dużo możliwości, jak rozróżniać te zwierzaki. I można sobie tu patrzeć, czy są takie nogogłaszczki, czy ktoś ma skrzydła, czy ich nie ma, czy ma jakieś czułki, czy ma w ogóle jakieś odnóża właśnie głowowe. Ale to nie jest takie proste, bo jest bardzo duży świat tych naszych stawonogów i żeby się nie pomylić, to taką najprostszą metodą jest liczenie nóżek. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o skorupiaki, mają 5 par nóg, czyli 10 nóg mają. Jeżeli chodzi o nasze pająki, mają 8 nóg, czyli 4 pary, a jeżeli chodzi o owady, to mają 3 pary, czyli 6 nóżek. Najmniej tych nóżek mamy, więc można sobie tutaj po kolei iść i sprawdzać. I liczymy sobie. Warto sobie też ołówkiem śmiało zaznaczać. Raz, dwa, trzy nogi. Raz, dwa, trzy, cztery nogi. Raz, dwa, trzy nogi. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I wtedy wypisać sobie te, które mają 3, bo to są owady, czyli A, C, E, F. Tak jest najprościej. Dość często się pojawiają pytania, no może nie co matura, ale faktycznie takie rozróżnianie, czy to owadów, czy to skorupiaków, czy to pajęczaków, jak najbardziej się pojawia i najłatwiej, najprościej jest to zrobić po odnóżach krocznych. Oczywiście każda z tych grup ma swoje jeszcze dodatkowe jakieś właściwości charakterystyczne, ale to wcale nie jest takie proste, żeby na pewno z obrazka to tutaj takiego schematycznego rozróżnić. Po nogach idziemy, będziemy wtedy pewni, że tak to tutaj wygląda. Idziemy dalej. Tu jest coś, co było rok albo dwa lata temu. Mamy taki bardzo fajny rysunek, bo na rysunku przedstawiono zestaw doświadczalny przygotowany w celu zilustrowania właściwości błony komórkowej. I musimy tutaj się ładnie zapoznać, zobaczcie, jest tak. Początkowy poziom cieczy w rurce. Tutaj mamy w tej naszej kolbie całej mamy 10% roztwór glukozy. Tutaj jest błona półprzepuszczalna, a tu jest zlewka, w której jest woda. I musimy uzupełnić poniższe informacje, czyli określić, jak po kilkunastu minutach zmieni się poziom cieczy w rurce w stosunku do zaznaczonego poziomu początkowego, czyli tutaj, czy podniesie się, czyli czy pójdzie wyżej, czy obniży się, oraz podać nazwę procesu, który jest przyczyną tych zmian, które tutaj zaszły. I teraz bardzo łatwa podpowiedź, żeby się nie zgubić między dyfuzją a osmozą. Dużo osób tutaj się między tymi rzeczami gubi. Natomiast jeżeli widzicie słowo roztwór, to pamiętajcie, że to jest zabawa z osmozą. Roztwór to
to osmoza. Ja wiem, że dużo osób jakby zostaje zgubionych przez fakt błony półprzepuszczalnej, bo jak się tłumaczy często w szkołach właśnie tą dyfuzję, to się tłumaczy, że jest właśnie ta błona półprzepuszczalna, mamy dyfuzję prostą, ułatwioną, aktywną, a tak naprawdę jeżeli chodzi o tą osmozę, to tutaj najbardziej charakterystycznym wyrazem jest słowo roztwór, że tutaj jest ruch tego całego roztworu. I też pamiętajmy, że osmoza jest troszkę taka chytra, tak się to na to mówi, bo jak ona ma czegoś więcej niż ktoś inny, to chce mieć jeszcze więcej, ona chce mieć wszystko dla siebie. Zawsze ona do większego stężenia, z mniejszego do większego idzie, za każdym razem. Czyli w takim razie, skoro w tej kolbie jest 10%, a tu jest woda, czyli tutaj jest jakby więcej, no bo tu jest 0%, to jest czysta woda, a tu jest woda plus glukoza. To zobaczcie, że to się podniesie, no bo tu jest woda plus glukoza, czyli ona jest w większym stężeniu, a to idzie, osmoza idzie zawsze z mniejszego do większego, czyli idziemy do góry, do góry. I ja wiem, że to jest osmoza, bo oni mi tutaj powiedzieli, że to jest wodny roztwór glukozy. Więc jeżeli ktoś się bawi roztworami, to wiemy, że się bawi osmozą. To jest taka duża podpowiedź. Dużo osób właśnie w roku, w którym było to zadanie, to było pierwsze w ogóle zadanie na arkuszu 2 lata temu, to mi się wydaje, że to było 2, ale może jeszcze później, wcześniej, to dużo osób tutaj pisało tą dyfuzję przez tą błonę półprzepuszczalną. Nie dajcie się też wprowadzić w bambuko. Patrzcie na całe zadanie. I idziemy dalej troszeczkę teraz w rośliny, bo o roślinach jeszcze za bardzo tutaj nic nie było. I tutaj musimy określić, w jaki sposób do rozmnażania roślin przyczyniają się antocyjany nadające barwę. Czyli wiemy, że to jest jakiś barwnik. I teraz w jaki sposób barwnik sprzyja, żeby roślina się rozmnażała, jeżeli mamy barwne płatki kwiatów i barwną skórkę soczystych owoców. I zobaczcie, tutaj pytanie jest wartościowane na 2 punkty, ponieważ no, jeden punkt będzie za dobry argument w tę stronę i jeden punkt będzie dobry argument tutaj w tej dwójeczce. One nie mogą być połowiczne, one muszą być konkretne i tutaj, i tutaj. Jak będą po trochu, to będzie 0 punktów. Też nie możemy przepisywać, to nie może być też masło maślane, że tutaj są te same odpowiedzi. Tu są płatki, tutaj są owoce. Co to ma takiego wspólnego do tego, że jest łatwiej się rozmnażać? No zobaczcie, tak naprawdę jeżeli mamy ładne, barwne płatki, no to one powodują to, że zwabia się owady. Te zwierzaki tutaj chętniej znajdą tego kwiatka, będzie łatwiej go znaleźć, a po drugie też będzie tutaj chęć, żeby go zapylać, czyli przywabia te nasze zapylacze. Natomiast soczyste owoce, które mają kolorową skórkę, świadczą o tym, że owoc jest dojrzały, więc on, słuchajcie, zobaczcie, on zwabia ptaki, czyli te, które roznoszą nasiona. Bo zobaczcie, tutaj są dwie różne rzeczy. Po pierwsze, budowa jak jest kwiatu, to tam często się pyta, dlaczego na przykład ten pyłek jest taki lepki i słodki. No też, żeby zwabiać właśnie. I te płatki kwiatów też są właśnie kolorowe, barwne, pachnące, żeby zwabiać owady, które są w stanie zapylać, czy tak jak naszych naturalnych zapylaczy. Natomiast jeżeli chodzi o skórkę owocach już, czyli owoc, ten gotowy już produkt, to on jest po to, żeby zwabić na przykład ptaki, które mogą zjeść ten owoc i mogą te nasiona potem poroznosić, bo na przykład skałę mogą te nasiona wydalać i te nasiona mogą gdzieś tam upaść w takie miejsce, żeby potem zaczęły kiełkować. Więc zobaczcie, jakby powód jest ten sam, czyli przyczyna właściwie, czyli że są jakiś kolor, ale jakby skutek troszkę inny. Tutaj zapylanie kwiatów, a tutaj już roznoszenie nasion. Inna sprawa. Tutaj nie możemy napisać tego samego w jednym i w drugim. Ok, idziemy dalej teraz troszkę w białka. Bardzo popularne pytanie, może niekoniecznie na kolagenie, ale w ogóle, jeżeli chodzi o pytanie, jako pytanie bardzo popularne. I tutaj jest tak. Kolageny to białka będące głównym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej zwierząt. Ich główną funkcją jest utrzymywanie integralności strukturalnej i sprężystości tkanki łącznej. Kolagen jest syntetyzowany w formie łańcuchów alfa, będących produktem ekspresji odrębnych genów. Te łańcuchy zawierają duże ilości lizyny i proliny, głównych składników kolagenu stabilizujących jego cząsteczkę. Aminokwasy te następnie ulegają hydroksylacji z udziałem hydroksylaz, których kofaktorem w tym procesie jest witamina C, pobudzająca także bezpośrednio syntezę kolagenu przez aktywację transkrypcji kodujących go genów. W kolejnym etapie łańcuchy alfa łączą się trójkami za pomocą mostków dwusiarczkowych, w wyniku czego powstaje prokolagen. Z cząsteczek prokolagenu wydzielanych poza komórkę powstają cząsteczki kolagenu, które mogą agregować większe struktury takie jak włókienka, włókna lub sieci.
I teraz, jeżeli chodzi o to pytanie, to jest bardzo popularne. Różne są teksty, ale jakby pytanie ciągle to samo. Czyli na podstawie przedstawionych informacji musimy określić najwyższą rzędowość struktury białka naszego prokolagenu. Zobaczcie, tu jest opisane i kolagen, i prokolagen. I musimy powiedzieć, jaka mogła być tutaj najwyższa rzędowość i musimy się oczywiście odwołać do cech budowy tego białka. Przypominam, mamy, bo tutaj mamy też się troszkę powtarzać materiału, mamy cztery rzędowości białka, pierwszą, drugą, trzecią i czwartą. Każda z nich jest całkowicie od siebie różna. Jeszcze w tej drugiej mamy albo formę alfa helisy, albo beta harmoniki. Poszukajcie sobie tutaj w tekście, którą dalibyście rzędowość i już tłumaczę, jaka prawidłowa powinna tutaj być. I teraz zwróćcie uwagę, mam nadzieję, że już ktoś tam jakąś propozycję do tego tekstu ma. Oczywiście łatwiej jest to robić, kiedy ma się kartkę przed sobą. Na kartce troszkę jest tutaj łatwiej, można to określić, ale zobaczcie tutaj, co tu się wydarza. Że to jest białko o strukturze czwartorzędowej. Często w takich odpowiedziach uzyskuje się, uczeń pisze trzecią rzędowość, bo widzi słowo mostki dwusiarczkowe i ona faktycznie jest charakterystyczna, żeby mostki dwusiarczkowe były w trzeciorzędowości, ale pamiętajcie, że trzeciorzędowość od czwartorzędowości różni się tym, że w czwartorzędowości muszą być co najmniej dwa łańcuchy, czyli jest kilka łańcuchów, a trzeciorzędowość to jest jeden łańcuch, a zarówno tu i są mostki dwusiarczkowe. I zobaczcie, że to jest liczba mnoga, łańcuchy alfa, czyli liczba mnoga, łączą się trójkami za pomocą mostków dwusiarczkowych. I dlatego uważamy, że to jest białko o strukturze czwartorzędowej, bo jest zbudowane tak naprawdę tam z trzech łańcuchów, ale wystarczy powiedzieć, że z kilku łańcuchów i też jest to prawidłowa odpowiedź. Tutaj chciałam wam dać taką pełną, jeżeli chodzi o prokolagen, to bardziej może nawet jako ciekawostka. Natomiast faktycznie tu są łańcuchy, czyli liczba mnoga. I to jest też bardzo ważne, nie dajcie się tutaj nabrać, jeżeli chodzi o te teksty. One często są długie, zawiłe, no bo one też wymagają pewnie jakichś innych podpunktów do na przykład tutaj kolagenu. I jeżeli chodzi o te rzędowości, to bardzo często to jest trzecia albo czwarta rzędowość, tylko zwróćcie uwagę na liczbę. Jeżeli liczba jest pojedyncza, czy jest to jeden łańcuch z mostkami, to jest to trójrzędowa. Ale jak jest to kilka łańcuchów i są mostki dwusiarczkowe, to już to jest czwartorzędowość. I jeszcze mam nawet zadanie o mikoryzacji. To jest zadanie, gdzie trzeba sformułować wniosek na podstawie wyników przedstawionego doświadczenia. Wniosek, bardzo ważna sprawa, bardzo często się pojawia, praktycznie na każdej maturze jest jakiś wniosek do napisania, więc jakby umiejętność pisania wniosków też jest ważna i to wcale też nie jest takie oczywiste i dużo osób traci punkt na tym wniosku, bo wydaje nam się, że każdy wniosek potrafi przepisać, a potem się okazuje, że ten wniosek nie mieści się w klucz. I pytanie, ale jak to? No właśnie, więc spójrz na ten przykład. Najpierw sobie przeczytajmy całe zadanie. Mamy tak. Mikoryzacja to zabieg polegający na wprowadzeniu do podłoża, na którym rosną rośliny, określonej ilości zarodników i strzępek wyselekcjonowanych grzybów mikoryzowych. Badano wpływ mikoryzacji roślin na ilość mikroelementów pobieranych z roztworu glebowego, żelaza, manganu i cynku przez wilca wodnego. Badania przeprowadzono na próbie 20 roślin uprawianych na podłożu ze szczepionką mikoryzową i na próbie 20 roślin uprawianych na podłożu bez szczepionki mikoryzowej. I tutaj wyniki doświadczenia przedstawione na poniższym wykresie. Czyli wyniki już są. Teraz my z tych wyników musimy sformułować wniosek. Zobaczcie, jakie mamy osi i też zobaczcie przy okazji, bo czasami jest odwrotne pytanie, trzeba narysować wykres. Więc zobaczcie, jak ten wykres też jest skonstruowany bardzo poprawnie, czyli jest legenda. Są opisane osi, zobaczcie, oś nasza X to są nasze pierwiastki. Oś Y tutaj średnia ilość mikroelementów, jest jednostka. To wszystko musi się zawrzeć i też czasami jak jest drugą stronę, żeby pisać wykres, to za to mamy te punkty. I jak sformułować tutaj poprawnie wniosek? Zobaczcie. Ja tutaj wam dałam cztery przykłady, jak taki wniosek mógłby brzmieć. Na przykład, że mikoryzacja pobudza pobieranie tego żelaza i tak dalej przez wilca wodnego. Albo, że grzyby mikoryzowe zwiększają pobieranie badanych mikroelementów przez tego wilca wodnego. Albo, mikoryzacja ma dodatni wpływ na pobieranie pierwiastków przez badaną roślinę. Albo, badana roślina dzięki mikoryzie pobiera więcej badanych mikroelementów. Czyli tutaj musimy zwrócić uwagę, czy ta mikoryzacja działa w dobry czy w zły sposób. Czyli co ona w ogóle robi i na kogo ona oddziałuje. Gdzie, co robi, na kogo. Takie informacje tutaj w tym wniosku musimy sobie zawrzeć. I co jest ważne? Nie uznaje się odpowiedzi, że wilec wodny rosnący na podłożu ze szczepionką mikoryzową pobrał większą ilość
tych pierwiastków niż rosnący na podłożu bez tej szczepionki. Dlaczego? Bo to nie wskazuje na to, czy fakt pobrania jest faktem pozytywnym czy negatywnym. To jest tak naprawdę opis sytuacji, a nie wniosek. Zobaczcie, tu jest różnica. Wilec wodny rosnący na podłożu ze szczepionką mikrozową pobrał większą ilość pierwiastków niż na podłożu, gdzie tej mikrozacji nie było. No ale co z tego? Jaki jest wniosek z tego, że pobrał więcej? To dobrze czy źle? Pamiętajcie o tym, żeby też na to w ten sposób nie spojrzeć. Żeby nie powiedzieć, że właśnie te rośliny, które rosły tam, to pobrały. No musiały to pobrać, no bo ta mikoryzacja tam po prostu była. Tylko pytanie, czy to spowodowało, że jest lepiej czy gorzej? No w tym wypadku lepiej, no bo pobudza pobieranie tych pierwiastków. Czyli tutaj na to też zwracamy uwagę. To jest bardzo ważne, bo wtedy tracimy punkty. Zwróćcie, że to są w ogóle jakby inne już strony patrzenia na to doświadczenie. I z grzybów przechodzimy jeszcze do roślin. I tutaj mamy określić zboże. Określenie zboża odnosi się do roślin o podobnych cechach użytkowych, bogatych w skrobie. Większość roślin zbożowych należy do rodziny traw, do roślin jednoliściennych. Jedynie gryka zaliczona do zbóż ze względu na podobny skład chemiczny nasion i użytkowanie należy do roślin dwuliściennych. W ziarniaku trawy wyróżnić można trzy podstawowe elementy: zarodek, bielmo i okrywę owocowo-nasienną. I teraz jeżeli chodzi o pytanie jedno-dwuliścienne, bardzo często się pojawia w różnych formach, więc kto jeszcze ma tutaj problem z roślinami jedno-dwuliściennymi, to warto sobie na pewno wrócić po ręczniku i zobaczyć, jakie są ich cechy charakterystyczne. To jest coś, co na pewno topowo warto sobie zrobić. I mamy podać jedną cechę budowy morfologicznej zarodka gryki, odróżniającą go od zarodków pozostałych roślin zbożowych zaliczanych do roślin jednoliściennych. I zobaczcie, to ma być cecha zarodka. No i właśnie to jest informacja, którą my powinniśmy znać z naszej takiej tabelki, która tam jest w poręczniku, która rozróżnia jedno od dwuliściennych. I teraz zarodek u roślin jednoliściennych ma jeden liścień, a u dwuliściennych ma dwa liścienie. I zobaczcie, czyli ma dwa liścienie. Tutaj ja napisałam takie słowo dwa liście zarodkowe. Jeżeli napiszcie liście zarodkowe, to wam to uznają, ale nie piszcie, że ma dwa liście. Albo dwa liście jakie? To też pamiętajcie, żeby ta odpowiedź była pełna. Najładniej jest napisać dwa liścienie. To jest taka najładniejsza odpowiedź tutaj. Ale zaliczymy też dwa liście, ale liście musicie dopisać zarodkowe. Jakie liście? Bo liście są tak naprawdę, jak ktoś mówi liście, no to kojarzymy te, które są na łodydze jako organy. Albo że zarodek jest dwuliścienny. Wszystkie takie trzy odpowiedzi są tutaj poprawne. I jeszcze mamy pytanie o bielmo, jaką ma funkcję. Bielmo też bardzo często się pojawia, więc też warto sobie na nie na pewno zwrócić uwagę. I dodatkowo oprócz jaka jest funkcja u tego naszego ziarniaka, to jeszcze jakie ma znaczenie podczas kiełkowania. Tak naprawdę całkiem spore, tutaj można dużo mu uchylić i to jest naprawdę bardzo potrzebna sytuacja, ponieważ to nasze bielmo jest funkcją spichrzową, czyli odżywczą. Spisz jak spiżarnia, czyli tam jest dużo jedzonka, no i to jedzonko jest potrzebne, żeby mieć siłę, żeby wykiełkować, żeby móc się wybudować, żeby powstała ta młoda łodyżka, właściwie łodyga, te młode listki takie. One potem będą mogły się dalej przekształcać, ale dopiero jak będą mieć już jakieś malutkie korzenie, które będą mogły pobierać wodę, jakieś malutkie liście, które zaczną produkować fotosyntezę. Ale dopóki są w formie właśnie takiego nasionia, to bielmo jest potrzebne, żeby to odżywiać i żeby dać siłę do wykiełkowania. Więc tutaj to jest bardzo ważne i tutaj duży wykrzyknik dla bielma, żeby sobie o nim do matury pamiętać. I mam jeszcze dla was zadanie o wykrywaniu związków. Też się takie zadania pojawiają, może nie ultra często, ale jak się już pojawiają, to właśnie za większą ilość punktów, czyli na przykład tutaj za 2 punkty. I tutaj mamy akurat zadanie dotyczące bananów. Tutaj banany są bogatym źródłem składników mineralnych, witamin z grupy B, witamin C oraz kwasu foliowego. Zawierają również dużo białka oraz węglowodanów, których zawartość jest znacznie wyższa niż w innych owocach. W niedojrzałych zielonych owocach banana cukry występują głównie pod postacią skrobi, która w miarę dojrzewania owoców prawie w całości ulega rozkładowi na cukry proste. Wadą tych owoców jest to, że wykazują one stosunkowo krótką trwałość i dlatego przywozi się owoce niedojrzałe, które dojrzewają dopiero na miejscu ich przeznaczenia. I musimy teraz określić, w jaki sposób można sprawdzić, czy w probówkach zawierających zawiesinę przygotowaną z całkowicie dojrzałego owocu banana jest jeszcze obecna skrobia, czy występuje już, są już cukry proste. I musimy tutaj w każdej z prób uwzględnić nazwę odczynnika i w sposób, jak to odczytać. I teraz tutaj jest jeden punkt za tą probówkę, jeden punkt za tą drugą probówkę. I co jest ważne, odczynnik, kolor, jaki powinniśmy uzyskać, gdyby była skrobia albo gdyby były cukry proste, i też czasami też sposób,
to nie jest zawsze tak, że wystarczy dać odczynnik. Czasami trzeba ten odczynnik też podgrzać i jeżeli tego nie zawrzemy w odpowiedzi, to też tego punkta nie uzyskamy. Jeżeli chodzi o skrobię, to pewnie to jest coś, co Wam się najbardziej kojarzy. Najczęściej też się w szkołach robi doświadczenie ze skrobią, czyli do naszej probówki zawiesiną dojrzałego banana, czyli mamy probówkę, dajemy banana, dodajemy nasz płyn Lugola, czyli właściwie to, co najbardziej nam się kojarzy ze szkoły. Można powiedzieć, że jodek potasu w takiej wodnym roztworze, o jak będzie to poprawne, i mieszamy sobie tą probówkę tak naprawdę. Jeżeli pojawi się takie niebiesko-fioletowe zabarwienie, to znaczy, że jest skrobia. Gdy tego zabarwienia nie ma, to znaczy, że skrobi też nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o wykrywanie cukrów prostych, to przede wszystkim chodzi nam o próbę Felinka. I teraz ja tutaj napisałam całą taką pełną odpowiedź, że zobaczcie, do probówki z zawiesiną, czyli znowu probówka, dajemy banana, dodajemy odczynnik Felinka 1 i odczynnik Felinka 2, albo piszemy, że dajemy odczynnik Tromera, albo piszemy odczynnik Benedicta. Wszystkie trzy możliwości są prawidłowe, wszystkie trzy są do wykrywania cukrów prostych, ale co tutaj jest bardzo ważne, następnie taką probówkę trzeba podgrzać. I dopiero jeżeli po podgrzaniu się pojawia kolor mocno czerwony, to znaczy, że cukry proste są. Jeżeli się nie pojawi, to znaczy, że cukrów nie ma. Nie da się określić, czy te cukry są, czy nie, bez podgrzania. I to podgrzanie to jest ultra ważne, naprawdę. Jeżeli tego nie zapiszecie, a cała reszta będzie, to tego punkta tutaj nie uzyskacie i będzie można go po prostu stracić. I to było nasze ostatnie zdanie na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Wyszło nam tutaj prawie 1,5 godziny z tymi zadaniami. Oczywiście, jeżeli macie jakieś propozycje do zadań z drugiej książki, która będzie za tydzień, o tej samej godzinie, zobaczymy, czy ten YouTube będzie chciał z nami współpracować, czy nie, jeżeli chodzi o live. Jak nie, to zrobimy sobie go tutaj na Discordzie znowu. To też Wam dam znać na oczywiście Instagramie. To też oczywiście śmiało możecie mi dawać propozycje jakichś zadań. Jeżeli będzie ich więcej niż możliwość, żebyśmy sobie tutaj w około godzinka mogli je przerobić, to ja śmiało też mogę je troszeczkę poobawiać też na Instagramie, żebyście mogli sobie też posłuchać, jak macie jakieś takie trudniejsze zagwozdki, to śmiało się można tutaj odzywać. Walczymy do matury ostatnie tygodnie, więc skupiamy się maksymalnie, żeby tutaj wszystko dobrze powtórzyć. Ja mam nadzieję, że troszeczkę Wam się tutaj rozjaśniło, a jeżeli nie rozjaśniło, to chociaż trochę powtórzyło. I zapraszam Was za tydzień. Za tydzień słyszymy się o tej samej godzinie, tylko będziemy robić zadania typowe z anatomii oraz z metabolizmu. Metabolizm również wchodzi w tą książkę numer 2, więc od tego metabolizmu zaczniemy, a potem pójdziemy w naszą anatomię. No i oczywiście za 2 tygodnie będziemy robić jeszcze zadania z książki numer 3, a za 3 tygodnie zrobimy sobie całą próbną maturę, także to będzie najdłuższy tutaj live, nasze zajęcia, ale warto sobie na przykład zrobić ją wcześniej. Ja Wam dam wtedy na Instagramie, którą maturę będziemy sobie tutaj omawiać, więc można sobie śmiało taki arkusz wziąć, który sobie ktoś rozwiązał i przy okazji sprawdzać odpowiedzi i jaki mieliśmy tok myślenia, więc bardzo serdecznie zapraszam. I dziękuję bardzo też za dzisiaj.